Siemanko, witam was bardzo serdecznie w tym odcinku, a dzisiaj chciałbym wam zaprezentować już kolejny odcinek z epickich zwycięstw. Tym razem również goszczę kolegę z Winu, który nazywa się Bossman.pl i jest on na Batchacie 25 ton. Wylosowało go na mapkę kopalnie i zobaczymy, co zrobi w tej bitwie. Jak widzimy, w przeciwnej drużynie jest jego kolega Savior26. Kolega standardowo jedzie na lewo. Obstawiam, że ten, za tu ten kamyczek, który jest właśnie po prawej stronie kolegi. O właśnie, ja tu też tego swojego czasu stałem tutaj, również ostrzeliwałem czołgi wjeżdżające na hila, ale ostatnio już tak nie robię, ponieważ sam wjeżdżam na hila. O, tutaj pięknie postawiona gąsienica E50M. No i oczywiście do Jonko. Baczat posiada 5 pestek po 400, prawie tak około. Jak widzimy, tak kolega strzela po 360, po 380, ale to wiadomo. No i kolega już zadał 1500 uszkodzeń. E50M zginęło o T54 Lightweight. I teraz właśnie sobie przeładuje elegancko w krzunach. No, widać, że tutaj koledze trochę słabszy team przypadł, ponieważ drużyna przeciwna ma jakiegoś kolegę fioletowego w T62A i niebieską artylerię Conquerora GC, który naprawdę, jak jest ogarnięty gracz, potrafi naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo zrobić. Tutaj te 54 Lalequid próbuje coś poświecić dla tego Batchata, ponieważ już przeładował. Na górkę nie ma co już strzelać, bo ponieważ wszyscy już wjechali na nią, więc trochę ciężko będzie. No i tutaj został wyspotowany T37, ale już ucieka od razu po zespotowaniu. No i nasz tutaj kolega próbuje coś ustrzelić. No i tutaj trochę patrzę na to T37, ale zniknął. Zatem on już zjechał tam bardziej w ten dołek, on tu jest nie do strzelenia. No i zobaczymy, teraz chyba kolega będzie patrzeć na hila, dokładnie tak, ale tu już chyba, no właśnie, tutaj ten ewentualnie IS-4, którym kieruje Savior 26, również z klanu Win. No i zobaczymy, zobaczymy. A tutaj chyba będzie tak, jest fałeczka 10 tieru i już druga pesteczka weszła, widzicie, za 395. Eleganckie losowanie. Naprawdę, 5 pestek Batchata za 400 to jest totalna kosa. O, uwaga. A czy będzie? A, był widać przez chwilę, ale było autocelowanie włączone. Nie wiem, dlaczego kolega nie strzelił. Najprawdopodobniej weszła, czy teraz? A nie, kolega bardzo ostrożnie gra, nie chce spudłować żadnej pestki. Dlatego też, o teraz, no, to myślę, że na pewno weszło, bo, no bo było idealnie przymierzone, jechał w tą stronę, więc na pewno berwał. No i fałka się wraca w stronę bazy, pomóc T37, ale ISU wykończył naszego WTK. T54 Lightweight coś próbuje spotować. I tu kolejne ładowanko ze strony kolegi. Koleg ma już 2300 damage'a. Jak na razie to taka dosyć statyczna w tym jednym miejscu bitwa. Team coś próbuje zrobić, aczkolwiek średnio mu to wychodzi, bo jest już 5 do 7. Także nie jest za ciekawie. Kolega Savior26 zrobił już 3 fragi. Także no, bardzo, bardzo dobrze. Widać, że ogarnia grę. No i tutaj ISU został wyspotowany, ale jest za skałką, nie widać go. Kolega sobie próbuje znaleźć jakiś przestrzał, ale może te ISU, a jednak nie wyjechało, ale tutaj był leciutko, go widać było, ale niestety nie tak, nie na tyle, aby go zniszczyć, ale artyleria go wyciągnęła elegancko ze skałki i tu jest kolega Savior26 na czystym polu. Kolega ma cały magazynek, próbuje strzelać po gąskach. Niestety nie trafia w gąski. Oj, teraz eleganckie dojenie, pyk. I teraz kolega powinien zejść i strzelać elegancko.
I tak oto zginął. I jest 4. Kolega przeładowuje. Kolega wozi 4. Nie, 5 goldowych pestek. No, uważam, że na baczacie nie powinno się w ogóle tych goldowych pestek wywozić, ponieważ to są kumulacyjne, one się właśnie odbijają. Jakby kolega miał załadowane właśnie te kumulacyjne pociski na tego ISA 4, to nie przebił na pewno tamtego strzału, co poleciał w gąskę, a tak zatrakował go jeszcze i zadał uszkodzenia, więc... A normalnym kumulem to by po prostu w gąski poleciało. A czy będzie strzał? A zabrakło kilka sekund przeładowania, ale to nic, kolega właśnie już w tej chwili przeładował, dostał spota, najpierw podobnie od tego T37. Tutaj jest obiekt 704, który no jest bardzo dobrym TD-kiem strzelającym po 700. Także jeszcze może coś w tej bitwie zrobić. No i bitwa coraz bardziej wskazuje na to, że będzie przegrana, ponieważ już z 8 do 12 cały czas drużyna przeciwnika ma lekką przewagę nad teamem Bossmana. I on tutaj zaobserwował T-62A. O, tutaj T-37 strzelił. Ding, proszę państwa, ding. Chyba poszedł ten strzał w wieżę i się odbiło. A tutaj taki wyjazd po tego obiekta. O kurde, właśnie za 700 i magazyn ammo został. O, tutaj dużo szczęścia, artylerie. Oj, jak się wysypały te artylerie. Wszystkie po kolei, ale na szczęście tylko Conqueror GC, który ma ogromny, nie wiadomo jaki splash, zadał 45 uszkodzeń. No i T-62A został właśnie zniszczony. No niestety kolega oberwał bułkę od obiekta 704, który uszkodził mu magazyn amunicji, ale zdążył bardzo szybko go naprawić. No i teraz jest 9 do 12. No i tam na górze są dwa TD-ki, obiekt 704 oraz Borsuk. Chyba ten obiekt właśnie rozwalił lorkę teraz. 155-51. No i tutaj kolega został sam z T-54 Lightweight. No i obiekt 704 postanowił na naszego bossmana wyjechać, co może dla niego się skończyć fatalnie, jak źle wyjedzie, ponieważ tutaj bossman może go zgąskować i elegancko wdoić. Ale kolega wjechał prawidłowo. No i dostał bułeczkę idealne. I tutaj pięknie, naprawdę pięknie. I T-54 Lightweight wykończył obiekta 704. I teraz zobaczymy, czy RHM zostanie skillowany. To troszkę widać, a niecelny strzał, ale to było w ruchu. No i kolega postanowił przeładować właśnie w tym momencie, jak ten RHM chyba teraz będzie jechać. Tutaj T-37 próbował strzelić naszego baczata, ale nie trafił. Kolega bardzo daleko się wychylił, a to tylko po to, aby stracić żarówkę. O, tutaj T-54 Lightweight strzelił do RHM-a. RHM nie trafił w Lightweight'a i nasz kolega zaraz przeładuje. Zobaczymy, czy będzie wykończenie. I proszę państwa, już na mierzanko i jest! Został zniszczony Borsuk, ale niestety też i RHM 10T-54 Lightweight i nasz kolega został sam na 3 artylerie oraz T-37, które jest już na ogrysku. Także jeden strzał powinien załatwić sprawę, tylko że gość za bardzo nie chce się wychylić, chowa się za tymi budynkami. No ale zobaczymy, może zaraz się wychyli. No i kolega postanowił na niego pojechać, co jest bardzo dobrą decyzją, ponieważ zostało 6 minut, a jeszcze trzeba przecież rozwalić 3 artylerie. No i tutaj piękny strzał wykończający z autocelowania. No i teraz kolega przeładowuje, oczywiście przystanął za góreczką, o właśnie, czy za skałą właściwie, tak aby artyleria go przypadkiem nie strzeliła, bo wiadomo, Conqueror GC ma magiczne wychyły działa i mogłoby się to źle skończyć. No i teraz chyba kolega wjedzie od strony Hila na tę artylerię, a może nie? Nie, jednak nie, kolega bardziej skręca na lewo. No, chyba też bym pojechał na lewo, ponieważ artylerie zazwyczaj stoją w kwadracie A1, coś takiego, B2. Tam najczęściej stoją. Chociaż można by się spodziewać właśnie z tej strony, że wyjedzie
kolega, ale któż tam wie, kolega zniknął wcześniej, więc któż mógł to przewidzieć. No i uwaga, i jest już Conqueror GC wyspotowany. I pyk, pierwszy strzał za 400, bardzo ładne losowanie. I Conqueror został zniszczony. No i M40 powinien zejść na hita, uwaga. Ach, niestety, słabe losowanie, tylko 326. A teraz nie trafienie, FV, no damage, proszę państwa. Mały splash, musiał chyba z apeków strzelać, ponieważ... A nie, jednak HE, no to nie wiem. Może kolega ma jakąś tą siatkę taką. O, i tutaj kolega wykończył M40. No i gdzie jest Artyleria FV? Gościu zniknął, normalnie się rozpuścił, nie wiadomo gdzie jest. Więc kolega wybiera się na wycieczkę krajoznawczą po mapie, poszukać tej artylerii. No i przy międzyczasie sobie przeładowuje już na golda, bo mu tylko gold został. Kolega wystrzelał bodajże całe 21 pocisków. Także no, jest moc, ale gdzie się schował FV? No i tu oczywiście na czacie jakieś wyzwiska i tak dalej. Poland, wiadomo. A FV-a jak nie ma, tak nie ma. Kolega dalej robi sobie krajoznawczą wycieczkę. Pozostało tylko 4 minuty. Kolega już zrobił 6,5 tysiąca damage'a oraz skillował 6 czołgów. Czyli kolega ma już specjalistę. Niestety na Retail Waltersa zbraknie jeszcze jednego, jak skilluje, jak uda mu się skillować artylerię. A nie wątpię, że mu się uda. No i zobaczymy. I jest FV odwrócony. Nawet się nie patrzy, a teraz się odwrócił i elegancko został zniszczony przez bossmana PL Scanui. A więc, tak by się prezentowała ta powtóreczka nadesłana przez bossmana. No, kolega tutaj zrobił, myślę, że powyżej 7000 damage'a, ponieważ tam był jeden blind shot, który najprawdopodobniejsze, czyli będzie to jakieś pewnie 7300 damage'a. Udało mu się skillować 6 pojazdów, zabrakło jednego do Radia Waltersa, no ale no cóż, wiadomo, nie można mieć wszystkiego naraz. No, także bardzo fajna bitwa. Kolega bardzo przytomnie myślał i zajmował bardzo dobre pozycje strzeleckie, jak widzieliśmy na samym początku gry. No i po prostu starał się wygrać ten mecz, ponieważ cały czas drużyna dawała tyłka i no po prostu wszystko wskazywało na to, że będzie porażka, a tu kolega elegancko wykarował ten mecz. No i przejdźmy do wyniczków. A więc, oto i wyniczek bossmana PL z klanu PL. Uj, PL, co ja daję? Oczywiście z klanu Win. A zdobył on oczywiście masterkę, kilka innych ciekawych medali typu Ręka Boga, Pojedynkowicza. No i kolega zarobił 92 389 kredytów oraz otrzymał 1813 expa. Oczywiście z takich fajniejszych medali to jest Kołobanow i Pasuccini, czy tam Paskuda, ja to mówię Paskuda. Oczywiście duży kaliber, czołgista, snajper oraz specjalistę. Przejdźmy sobie teraz dalej. No i tak jak myślałem, kolega zrobił 7300 damage'a oraz 7 fragów, 1209 podstawowego expa. Jak widzimy, team kolegi zrobił nie za dużo. Tak przynajmniej do połowy to naprawdę, no, pomidory, można by tak to ująć. Bardzo mało, Maus tylko 1300 przykładowo, GW Tiger tylko 1400. No, tutaj tylko Lorian 155 oraz obiekt 261. No i ten T54 w sumie też coś zrobił w tej bitwie. No, nasz kolega, wiadomo, 7300, naprawdę zacny, bardzo zacny wynik. Teraz przejdźmy do raportu szczegółowego. A prezentuje się on właśnie tak, czyli kolega zarobił 29 tysięcy kredytów na czysto, pomimo tam chyba 2 strzałów oddanych z golda. No i kolega oddał 27 strzałów, z czego 24 trafił i 24 przebiło. Naprawdę super wynik jak na taki czołg. No. Także misja trwała 11 minut 32 sekundy. No, także tak by to się prezentowało. Bardzo fajny meczyk.
bardzo serdecznie pozdrawiam kolegę bosmana.pl. No i to już chyba było na tyle. A więc jeśli spodobał się wam ten film, to polajkujcie, zasubskrybujcie mój kanał. Cześć!